teraz jest tak, kto z kim śpi, kiedy i gdzie, niech se trzyma dla siebie. To jest taka rzecz, której raczej nie wyciągamy. My górale w ogóle w takich uczuciowych sprawach jesteśmy dosyć dyskretni. Czy widzieliście kiedyś państwo, żeby górale szli za rękę albo poprzytulani? Nie. Bo jesteśmy dyskretni, tak? Nie twierdzę, że nie jesteśmy kochliwi, bardzo. Przecież to u nas jest, czy to jest program dla dzieci? Nie. Chociaż książka mogłaby. Przecież takie słynne powiedzenie, mogę użyć takiego niezbyt ładnego słowa, kurwiarka, no to góralskie powiedzenie jest z tego, że po prostu lubimy się kochać z różnymi, niekoniecznie często partnerami. Górale z tego słynęli. Natomiast rzeczywiście alkowa jest takim tematem, gdzie można poplotkować, tak, ale nie bardzo się z tym jakby pokazujemy. Mm-hmm. Tak? Nie pokazujemy tych uczuć na zewnątrz, nie obnosimy się, nie obcołowujemy się na ulicach, nie chodzimy po przytulanie i tak dalej. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.